Czesławice, wioseczko moja ukochana. I kiedyż cię zobaczę od więzów swobodny? Kiedyż zacznę żyć, siebie i twych wdzięków godny? Bawiąc się lub pracując, lub śpiąc pośród cienia, wiodąc biednego życia miłe zapomnienia. Obecne tereny Nowej Huty mają bardzo bogatą historyczną tradycję. Mieszkańcy dzielnicy nie wiedzą nawet, że właśnie tutaj mieszkał jeden z twórców Konstytucji 3 maja, Hugo Kołłątaj. Właśnie Hugo Kołłątaj, który tak zasłużył się przy tworzeniu tej ustawy, mieszkał tu w Krzesławicach. Wioskę tą dzierżawił od 1788 roku od Akademii Krakowskiej. Mieszkała tutaj jego mama, mieszkali tutaj jego krewni. Targowica pozbawiła Hugo Kołłątaja tego majątku. Udał się na emigrację. Potem brał udział w powstaniu, zaś po powstaniu był więziony w Ołomuńcu, na terenie dzisiejszych Moraw. I wtedy właśnie powstał ów wiersz, Daremne Projekta. Kołłątaj pisał go w więzieniu i siedząc właśnie w tej twierdzy wyrażał swoją tęsknotę za utraconymi Krzesławicami. Ów dworek, w którym mieszkał Kołłątaj, już dzisiaj nie istnieje. Rozebrano go w 1918 roku. Obecny dwór w Krzesławicach, związany z Janem Matejką, wystawili w 1824 roku kirchmajerowie. Mieści się tu muzeum, a jedna z sal jest poświęcona właśnie Hugo Kołłątajowi. Kolejna już edycja Festiwalu Tańca Współczesnego Spacer w Nowochódzkim Centrum Kultury jest świętem tańca współczesnego. Zaproponowaliśmy w tym roku właśnie warsztaty dla osób początkujących, czyli naprawdę dla takich, powiedziałabym kolokwialnie, zupełnie zielonych, które chcą tą przygodę rozpocząć i myślę, że właśnie zajęcia warsztatowe są dla nich szansą do tego, żeby sprawdzić, zobaczyć, czym to się je, czyli czym się charakteryzuje technika tańca współczesnego. Idąc dalej, tak, pozwalam szyi odpocząć na kręgosłupie piersiowym, który wraz z klatką piersiową odpoczywa na lędźwie. Ważne jest poczucie tego komfortu, oparcia, które znajdujemy w podłodze. Zmieńcie miejsce w przestrzeni. Nie czujcie się przywiązani do jakiegoś jednego. A potem wieczorem, kiedy pójdziemy na spektakl, to możemy zobaczyć, jak ta technika może wpłynąć na właśnie określone środki wyrazu, jak można ją wykorzystać do zbudowania już konkretnego spektaklu na scenie. To zupełnie nie są pokazy techniki, to są po prostu spektakle teatralne, z tym, że używające ciała, używające po prostu fizyczności, muzyki też i plastyki po prostu w inny sposób niż czyni to teatr dramatyczny. Wystawa jest poświęcona samolotom, jakie były używane do szkolenia pilotów wojskowych w Polsce na przestrzeni 100 lat od odzyskania niepodległości do chwili obecnej. Jest to podyktowane między innymi tym, że wiele naszych eksponatów są to samoloty używane w różnych okresach do szkolenia pilotów wojskowych. Taką perełką jest samolot Albatros B-2, pochodzący z I wojny światowej, który był używany w tych latach najwcześniejszych, od momentu odzyskania niepodległości aż do lat 30. jako samolot przejęty po Niemcach po I wojnie światowej. Innym naszym
bardzo znanym i cennym eksponatem jest samolot PWS-26, jedyny zachowany na świecie polski samolot z lat 30., który był używany przed II wojną światową. Na wystawie przede wszystkim są prezentowane archiwalne zdjęcia z okresu przedwojennego, tych samolotów zapomnianych, mało znanych, konstrukcje zagraniczne, głównie francuskie i pierwsze samoloty polskie, produkowane jeszcze w latach 20., na przykład samoloty konstruowane przez inżyniera Bartla, produkowane przez nieistniejącą już wielkopolską wytwórnię samolotów Samolot w Poznaniu. Były to pierwsze samoloty polskiej konstrukcji, które weszły do produkcji seryjnej. Oczywiście żaden taki samolot się do dzisiaj nie zachował. Dzisiaj one są mało znane, mało pamiętane. Możemy zobaczyć kilka typów samolotów opisanych na wystawie, pochodzących z różnych okresów. Stoi tutaj obok samolot JAK-17W, który był pierwszym samolotem używanym do szkolenia pilotów samolotów odrzutowych w Polsce na początku lat 50. Te samoloty powojenne, ich o wiele więcej przetrwało do dzisiaj. Wiele z nich właśnie można zobaczyć i na zdjęciach prezentowanych na wystawie i tutaj na żywo jako pełnowymiarowe eksponaty. Mamy samoloty używane w latach 50. i 60., takie jak BS, Junak czy JAK-18. I mamy samoloty używane jeszcze obecnie, takie jak PZL-130 Orlik i TS-11 Iskra.